W zeszłym roku Teatr Realistyczny przeprowadził się na osiedle Widok i zaczęliśmy naszą działalność tutaj od badań. Przez kilka miesięcy pracowałyśmy z mieszkańcami osiedla Widok, z gimnazjalistami z gimnazjum nr 1 i z przechodniami, których napotykałyśmy na osiedlu, na ulicach, skwerach, parkach. Zaczepiałyśmy w takiej artystycznej formie, z jakimiś dużymi planszami, rekwizytami, żeby wybierać ulubione miejsce na widoku, żeby pokazać, jak reaguje na nasze rano nasz sąsiad. Okazało się, że mieszkańcy mają bardzo dobre zdanie na temat przestrzeni, w której żyją, że się pozytywnie nie zmieniła. Trochę gorzej jest z relacjami między mieszkańcami. Nie wiemy, czy możemy zawsze powiedzieć sobie dzień dobry, uśmiechnąć się do siebie. I mieszkańcy potrzebują też miejsca do integracji i do tego, żeby spędzać czas jakoś kulturalnie na osiedlu, bo jakoś do tej pory było tak, że ta kultura omijała osiedle dużym łukiem. No dlatego za nami wyprodukowanie diagnozy społeczno-kulturalnej właśnie mieszkańców osiedla Widok i w tym celu organizujemy też Dzień Mieszkańca Osiedla Widok i odbywa się to już niedługo, ponieważ w tą sobotę 14 marca o godzinie 16 w gimnazjum nr 1 w Galerii Kreska będziecie Państwo mieli okazję skonfrontować się z diagnozami, z tezami naszego raportu i naszych badań, wziąć udział w następnych akcjach animacyjnych, no i w debacie, w której będziecie mogli zabrać swój głos, który jest dla nas bardzo ważny, bo to jest miejsce i pora na to, żebyśmy odezwali się my jako mieszkańcy tego osiedla, co jest dla nas ważne i jak byśmy widzieli kulturę na naszym osiedlu. A następną częścią projektu będą zajęcia skierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym. Ruszamy już w kwietniu na skateparku z zajęciami filmowymi, fotograficznymi, teatralnymi, plastycznymi, graffiti z rapu. Będziemy starać się wykorzystywać te umiejętności artystyczne do tego, żeby działać właśnie na rzecz mieszkańców osiedla. Następnie młodzież będzie miała szansę przejść krótkie szkolenia, stworzenia własnych inicjatyw kulturalnych. Już to sprawdzałyśmy, mają bardzo dużo pomysłów i dostaną fundusze oraz opiekunów, którzy pomogą im zrealizować już autorskie pomysły i te autorskie pomysły na wydarzenia kulturalne będziemy mogli wszyscy zobaczyć już w marcu 2016 roku.